Witaj, w tym nagraniu chciałem poruszyć temat regeneracji, odpowiedniego snu. Jeżeli oglądasz to nagranie, to bardzo możliwe, że masz z tym problem. Wielu moich podopiecznych przez swój styl życia, przeważnie to jest na przykład praca, stresująca praca, kiedy mamy wiele na głowie, albo nie możemy sobie pozwolić na wystarczającą ilość snu, mamy problemy wtedy ze snem, albo stajemy niewyspani. To wpływa na wszystko, na oczywiście nasze efekty na siłowni, na nasze samopoczucie i na dłuższą metę na nasze zdrowie. W tym nagraniu chciałem Ci powiedzieć o kilku moich sposobach na lepszą regenerację, na lepszy sen, też na problemy ze stresem, bo to się bardzo mocno łączy. I pierwszym i najważniejszym jest oczywiście odpowiednia dieta, odpowiednie jedzenie. I tutaj tego tematu nie będę poruszał, bo w większości moich nagrań mówię o tym, o dobrej diecie, więc to nie na teraz. Drugą rzeczą jest oczywiście planowanie spania. Jeżeli musisz wstać o 6 i plus minus wiesz, ile potrzebujesz na regenerację, to jest bardzo kwestia indywidualna. Jedne osoby potrzebują 6 godzin, inne 8, inne 9. Więc planujesz, kiedy idziesz spać, bo potrzebujesz odpowiednią ilość czasu, żeby się zregenerować. No i tutaj niestety pewne rzeczy nie możecie przeskoczyć, bo macie pracę, bo macie rodzinę, bo macie dziecko, no i nie dajecie rady spać odpowiednią ilość godzin, więc tego nie przeskoczymy. I tą trzecią rzeczą, którą sam testuję i testowałem już długi czas, chodzi tutaj oczywiście o suplementację, są bardzo fajne składniki, które pomagają nam się lepiej regenerować i zasnąć. Oczywiście na pewno słyszałeś o ZMA, o cynku, magnezie, witaminie B6. Ona pomaga, jeżeli mamy niedobory tych rzeczy, więc jest fajnym dodatkiem, a nie na każdego to działa, więc możesz brać i możesz nie czuć żadnej różnicy. Testowałem też długi czas dwa bardzo fajne środki. Jeden 5-ATP. Polecam Ci bardzo czysty 5-ATP, jeżeli masz do niego dostęp, gdzieś sobie kupić. Tylko teraz bardzo ciężko dostać, bo fajnie wpływa właśnie na zasypianie, na stres. Odpowiednia ilość, którą odpowiednia dawka tego czystego 5-ATP też wpływa na maknienie. Czyli jak jesteś na mocnej redukcji, to bardzo fajnie hamuje Ci głód. Kolejnym suplementem, kolejnym składnikiem jest Phenibut. On też, nawet są bardzo duże badania prowadzone w Rosji na ten temat, jak fajnie wpływa na regenerację, przyspiesza tą regenerację. Więc to są dwa składniki, które Ci polecam. I powiem Ci, długi czas szukałem różnych fajnych suplementów, które by miały to wszystko. Najlepiej jest sobie zrobić samemu taki suplement, czyli kupujesz poszczególne składniki, łączysz je w całość i sobie bierzesz przed snem. Więcej o takim robieniu swoich suplementów mówię w moim produkcie Ukryta suplementacja. Poniżej zostawiam Ci link. Dużo osób było bardzo zadowolonych z tego produktu, gdzie tłumaczyłem, jak sobie robić takie różne mieszanki, jakie suplementy łączyć, żeby się lepiej czuć, regenerować i tak dalej, więc możesz sobie ten produkt zakupić jak chcesz. Po latach, bo lata się tym zajmuję, różne rzeczy testowałem, znalazłem bardzo fajny suplement, który jest dostępny teraz w Polsce. Nie wiem jeszcze jak długo, bo często takie rzeczy raz są, raz ich nie ma. I ja sobie sam teraz testuję i to jest Arnolda Iron Dream. Dlaczego akurat ten suplement? Bo jak sobie popatrzysz na skład, to ma wszystko, co jest potrzebne dla świetnej regeneracji, dla lepszego snu. Działa też właśnie tak pomagająco zasypiać i on tu właśnie ma Phenibut, 5-ATP, ma i BCA i te wszystkie witaminy, o których mówiłem, czyli witamina B6, cynk, magnez i dużo, dużo więcej w dużych dawkach, to jest ważne. Więc ten suplement jest naprawdę świetny i też dlaczego go kupiłem, bo jak sobie wejdziesz na, wpiszesz sobie Iron Dream Review, na bardzo znanym portalu jest ponad 300 recenzji, gdzie ludzie po prostu mówią, że on działa niesamowicie, jak lepiej się wysypiają, krócej śpią i naprawdę jest super. I na mnie też to tak fajnie działa, dlatego Ci go polecam. Więc jak chcesz mieć gotowe rozwiązanie, to taki suplement to jest świetna sprawa. Ale
Znowu, co jest ważne, pewnej rzeczy suplementacja nie przeskoczy. Czyli jak będziesz chciał spać 3 godziny, no to się nie zregenerujesz, nieważne jakie suplementy będziesz brał. Jak nie będziesz miał odpowiedniego jedzenia, może być tak samo, więc przede wszystkim odpowiednia długość snu, odpowiednie jedzenie i później odpowiednia suplementacja i już jest wszystko to, co jest potrzebne do świetnego snu. Oczywiście, jak masz jakieś pytanie a propos tego suplementu, a propos suplementacji, regeneracji, pytaj tutaj poniżej, z chęcią Ci odpowiem. Ok, więc to było na tyle. A nie, tak naprawdę nie na tyle, bo jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Oglądasz moje nagrania, większość z Was ogląda moje nagrania i wiecie, że nic nie ma za darmo. Dlatego chciałbym, żebyś mi się odwdzięczył za to, że dostajesz tą wiedzę ode mnie, bo większość wiedzy jest za darmo, więc kliknij lajka. Tak, teraz kliknij lajka, jak nie klikniesz, to Cię zbanuje. No nie, na żart, ale kliknij lajka, ok, dzięki. A widzę, nie kliknąłeś. Może być tak, to kliknij i subskrybuj mój kanał, bo im więcej jest subskrybentów, tym więcej mi się chce, tym będzie więcej nagrań i tak dalej, i tak dalej. Czyli masz dwa zadania domowe, kliknąć lajka, subskrybować kanał. Zobaczymy, ile w tym nagraniu będzie lajków, czy w ogóle no, ktoś dotarł do końca tego nagrania i mu się podobało. No i teraz to już było na tyle. Pozdrawiam, Mariusz.